Hej, serdecznie w setnym już odcinku z serii Pokémon Diamond. To tak jest, setny odcinek, zazwyczaj co dzisiaj odcinku było jakieś super specjalne wyzwanie. No cóż, w dzisiejszym odcinku takiego nie będzie. Dalej będziemy zwiedzali tą ścieżkę 224, na której, co ciekawe, niedawno sprawdziłem, występuje całkiem sporo ich nowych Pokémonów, ale nam nie dane jeszcze było ich spotkać. Tak, więc moje Pokémon się całkiem dobrze, dlatego może na początek troszeczkę pochodzimy w trawie, trochę też mamy trenerów do rozwalania, zaraz z tym się biłem. W którą stronę tutaj miałem pójść? Aha, już widzę gdzie. Żeby po prostu dojść do kolejnych przedmiotów, do kolejnych trenerów i tak dalej. Dobra, więc napadł nas dziki Floatzel. Floatzel będzie chyba dosyć dobrym oponentem, jeżeli będziemy chcieli sobie podratować HP, chociaż z jednej strony tak i z drugiej nie. Spróbujemy uciec od walki z Floatzelem. Floatzel jednak nie jest najlepszym oponentem dla Empoleona. Mimo wszystko. Dobra, zobaczymy jaki będzie kolejny Pokémon, bo tak jak wspomniałem, występuje tu też kilka nowych, tylko szanse na nie, na spotkanie ich konkretnie są bardzo niewielkie. Dobra, więc kolejny Floatzel. Floatzel nie jest dobrym przeciwnikiem i nie mogę jeszcze od niego uciec. Dlatego, że Razorwinda, na tę sprawę był w stanie spokojnie go rozwalić. Znów nie udało mi się uciec, no i ten we mnie Razorwindem przywali. Kiedy Razorwind uderza, właśnie to wygląda tak. Może niezbyt efektowna animacja, ale cóż, dobra, no już skoro nie mogę uciec, spróbuję go surfem rozwalić. Dobra, ten szurza na mnie crunch. Właśnie dlatego, że jest szybszy, nie mogę uciec. Dobra, niezbyt efektywne, jeszcze obniżył mi defense. No to niedobrze. Jeśli znów będzie mi próbował atakować, no to wtedy może mi trochę to już zaboleć. A mój surf prawie go wykończył. Dobra, to znaczy, że Shelbel podleczy mi dosyć niemałą liczbę HP. Albo trochę większy, co prawda się spodziewałem. Dobra, teraz ostateczny, miejmy nadzieję, Waterfall. Dobra, ten już Whirlpool. Jako, że mam odporność na taki typu wodnego i najgorszy z PZF, zabrał mi tylko 4 HP, okej. Dobra. Więc jednak Floatzelami trzeba się zajmować, bo kurczę, nie da się od nich uciec, no to trzeba je rozwalać. Ryzykowna sprawa. Dobra, a udało mi się rozwalić Floatzela. Kurczę, żeby taki dziki Pokémon był dla mnie problemem. Nie może być, dobra, 1 HP z Shelbela. Specjalnie leczyłem Poliona, myślałem, że się fajnie Shelbelem podleczy, a to guzik, nie da się. Okej, okay, szukamy dalej, może znajdziemy właśnie Pokemona, którego z nowych, o, Gastrodon. W sumie szanse na Gastrodona, za znalezienie Gastrodona tutaj są też stosunkowo niewiele, niewielkie. I Gastrodon też ogrom HP, więc jeżeli udałoby mi się go zdjąć jednym surfem, to byłoby naprawdę super, to bym się podleczył i to, no nieźle, nieźle. Sprawdźmy to. Chociaż w sumie na Gastrodon... Nie, na Gastrodon... Może paść, nie padł! Ale dobra, wiem, że Shelbel mnie trochę podleczy i że Gastrodon nie użyje ataku typu ziemnego, bo to mnie wykończyło i użyła Hidden Power. No to teraz pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie on typu ani ziemnego, ani falczącego, ani elektrycznego na przykład. O, jest nieefektywny. No to w porządku. Dobra, to z naszej strony jeszcze Waterfall i wykończony Gastrodona. W wersji oczywiście wschodniej, niebieskiego. Piękny, pięknie wygląda. Dużo, bardziej mi się właśnie podoba Gastrodon wschodni od tego zachodniego. No właśnie lepiej. Przynajmniej może dlatego, że lubię kolor niemiecki. No ale dobra. W każdym razie dostajemy troszkę HP i 1300 punktów EXP. A wciąż nie ma tych nowych Pokémonów, na których mi tak zależało. Oczywiście nie ma, czy się nie będziemy tutaj cały odcinek ich szukali. Tu są jeszcze trenerzy, których wypadałoby wykonać przedmioty, które fajnie było znaleźć. I w ogóle, o jest! Jest i nowy Pokémon, to jest Pokémon Gloom. Gloom jest kolejny nowy Pokémon, jest to Pokémon typu trawiasto trującego. I właśnie jego spróbujemy sobie złapać. Mam nadzieję, że mój Flash Cannon nie będzie w stanie go wykończyć, a że zabierze mu taką w miarę optymalną ilość HP. W sumie na Glooma lepiej uważać, bo on może narzucić na mnie różne stany od zatrucia po... Znaczy, zatrucia Empoleona to akurat nie, ale może uśpić, może inne takie rzeczy. Dobrze, używa Natural Gift. Natural Gift to jest w sumie nowy atak, o którym zaraz powiem, jak tylko będziemy mieli okazję rzucić okiem na Glooma. Dobra, teraz wrócimy do walki z Spiritomb. I tak, użyjemy hipnozy. A może już powiem, co robi ten Natural Gift. Natural Gift to jest atak, bo chyba fizyczny, o sile 80. W każdym razie... Jeżeli Pokémon używa Natural Gifta, to wtedy właśnie ten atak działa tylko, jeżeli Pokémon ma Jagodę. Jakby ją w tym czasie konsumuje i zależnie od tego, jaką ma Jagodę, tego typu jest ten atak. No i teraz jeszcze Gloom ma użył Petal Dance, czyli taniec płatków, kwiatów, tak można by to przetłumaczyć.
No i to jest dosyć mocny atak, który podobnie jak Trash uderza od 2 do 3 tur, a później Pokémon jest oszołomiony. To jest atak właśnie specjalny, no bo trawiasty w końcu. Dobra, uśpiony Gloom to częściowo unieszkodliwiony Gloom, także spróbujmy Gloom złapać. Co ciekawe, samiec i samica Gloom różnią się nieco od siebie. I siedzi, okej. Okay. Mamy nowego Pokémona, jakim jest Gloom. Gloom ma dosyć wczesny numer, gdyż jest to Pokémon z generacji pierwszej. A numer w Pokédexie to ona w tym przypadku ma 44. Jest to Pokémon chwast, albo taka po prostu roślina typu trawia stopującego, oczywiście. Nie wiem. Ten miód, który wylatuje z jego ust, to miód? Może być wyczuty, aż można go po prostu wyczuć nawet będąc mile od Glooma. Ciekawe. Czyli bardzo pachnący i zarazem potrafi też być bardzo śmierdzący Pokémon. O tym też można by wspomnieć. Dobra, więc to nie jest oczywiście jedyny nowy Pokémon, jaki tu występuje. O, Chatata sobie zaraz tutaj z na pewno jednym selfem rozwalę. W sumie teraz w drugim slocie mam też Pokémon Emerald. No i właśnie, mając Pokémon Emerald, tutaj też można złapać jednego ekskluzywnego Pokémona, który wystąpi tylko wtedy, gdy ów grę w drugim slocie mieć będziemy. Z tą różnicą, że tylko będzie miał kurczę niski level i ciężko będzie go tu złapać. No, szkoda. Ale jakoś myślę, że sobie dam radę. Okej, także Shelbel znów nasz troszeczkę podleczy na 87 HP. No tutaj jeszcze troszkę się pobije, chociaż z tymi dzikimi Pokémonami, żeby na te HP troszeczkę wyjść. Zwykle Chambipom przypadkiem czegoś nie znalazł nic, a szkoda. Dobra, więc jeszcze chwilkę pobiegamy i zaraz pójdziemy walczyć z trenerami. Oczywiście ta ścieżka jest dosyć rozległa i przejście jej w jednym odcinku, jak zresztą widzieliście, było niemożliwe, w dwóch. Jak zacznę szukać Pokémonów, to raczej też nie. Także, o kurczę, Waterfall, co za miss click. Nie ten atak wybrałem, ale jest szansa na to, że Waterfall może potknąć, także może nie być tak źle. Dobra, Shelbel znów mnie troszkę podleczy, tak gdzieś myślę, że około 90, nawet 7 HP. To patrzcie, ile gastronomii musi mieć, skoro aż tyle mi przyszło, tak, i potknięty. Okej, no to znaczy, dostanę jeszcze jeden surf, czyli dostaniemy znów całkiem sporą dawkę HP. No to ładnie. Wow, Gastrodon była w stanie to przetrwać. Czyżby Specdef był jej mocniejszą stroną? Bardzo prawdopodobne. No i Gastrodon używa Rain Dance. W sumie to dobrze, gdyż i tak to zbytnio nic nie wprowadzi w walkę, co najwyżej wzmocni moje ataki. Także jest dobrze. Także ostateczny Waterfall. No i pokonujemy Gastrodon. No i za Gastrodon dostajemy zaraz kolejne punkty Expo. I parę HP oczywiście. Dobra, już mamy 110, to możemy już sobie spróbować pobić się z trenerem, który chyba będzie używał psychicznych Pokémonów. Tu nic nie ma. No i teraz jeszcze ta moc. Czy ona się tu przyciągnęła? No cóż, jakaś dziwna siła mnie tu ściągnęła. Trudno powiedzieć, w każdym razie trenerka używająca psychicznych Pokémonów Britney chce mnie walczyć z wyzwalki Medicham. Dodatkowe 2 EV do szybkości. Jak Medicham nie będzie szybszy ode mnie, nie powinienem mieć z nią najmniejszych problemów. Jeden surf powinien załatwić sprawę. Także próbujmy. Surf. Swoją drogą, Medicham nie jest jakoś super szybki Pokémon, a jednak daje te 2 EV do właśnie szybkości. Na porównania Flaucel jest znacznie szybszym Pokémonem, a też daje 2 EV do szybkości. Taki trochę paradoksik się tutaj wdarł. Ale dobra, dostajemy trochę HP i również punktek za pokonanie Medicham. I to w sumie prawie wszystko, bo pozostaje do pokonania nam jeszcze Alakazam. Za Alakazam dostanę 3 EV do Speca. Faktycznie już EV Epoleon ma chyba na max, więc ich już nie dostanę. Jeżeli mam maksymalne EV, już więcej bić nie możemy. Dostajemy z potężnego Psychicka. Alakazam jest bardzo mocnym Pokémonem w spec ataku. I Psychic, mimo tego, że nie był zbyt efektywny, zabiera mi ogrom HP. No i z mojej strony leci surf. Alakazam nie jest jakoś super wytrzymały, ale możliwe, że tego surfa będzie w stanie przetrwać. W sumie ma lepszy spec def aniżeli def, ale cios krytyczny wpadł. No to rozwalamy Alakazama jednym uderzeniem. Bardzo dobrze.
Tak jest. I wychodzimy znów na zielone HP. No i Zalakazam ma 2151 punktów X, dostarczyło na kolejny poziom dla mojego Empoliona, level 60. No i spec atak plus 4, ładnie. No i pokonaliśmy Brittany. Moc, która jest stoną, jest naprawdę niesamowita. Albo wspaniała. Albo ogromna. Tak, długo już można by siłę moich Pokémonów określać. No ale dobra, chodźmy dalej. Mając Machampa na przodzie, zakryjemy, że tu jakieś przedmioty się nie kryją, on coś, nic tutaj nie reaguje. Kolejny trenerujący psychicznych Pokémonów chyba jest przed nami. A walka Machampem z takim trenerem jest dość ryzykowna, trzeba przyznać. Z jakiegoś powodu coś nas tu ściągnęło, że się, no i się spotkaliśmy. Chcemy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Albo co to jest, co nas ściągnęło tutaj. Mnie tutaj ściągnęła chęć poznania nowej ścieżki, poznania, złapania nowych Pokémonów i tak dalej, więc walczę z Maxwellem, który wysyła walki Mr. Vilsa. Mr. Vils jest właśnie chyba nie nowym Pokémonem, nie wiem, czy mi się okazał zobaczyć. Chyba tak, każdy będzie to właśnie Pokémon Duke, który jest ekskluzywny do wersji Pearl. W Pokémon Pearl on właśnie tu występuje w Eternie i używa na nas nowego ruchu, jakim jest Parish Song. Parish Song sprawia, że po prostu zaczyna się tak jakby odliczanie i po trzech turach wszystkie Pokémony, które tą pieśń usłyszą, padają. Dobra, Rocksteady prawie wykończył Mr. Vils. No i tak, teraz zostaje nam no właśnie trzy tury. Kiedy to odliczanie zejdzie właśnie do zera po prostu, to wtedy Mr. Vils i zarówno mój Pokémon padnie. Jeżeli Mr. Vils padnie, no to mój Pokémon po tych trzech turach też padnie, ale można sobie zapobiec po prostu Pokémona zmieniając. Także tak można to zrobić. Uchronić się przed tym Parish Songiem. Okej, okay, kolejnym tak, Pokémonem będzie Haunter. Do walki z Haunterem, co ja mogę wysłać? Ja może wyślę... A może wyślę Spiritomb. Spiritomb jest dobrym Pokémonem przeciwko duchom, to może jest Pokémonem też i mrocznym. Także zobaczmy, co zdziała na nas Haunter. Miejmy nadzieję, że nie za wiele. Dobra, to z naszej strony poleci, no najpewniejsze rozwiązanie to Faint Attack, nie wiadomo czy Haunter będzie próbował mnie zaatakować czy nie, zaatakuje, używa na mnie Dark Pulse. Dark Pulse ma to do siebie, że może potknąć i też to zrobił, dobra, spróbujmy Sucker Punch w takim razie. Niestety nie udało się, bo Haunter używa Destiny Bond. No to w sumie jest dosyć niebezpieczne. Destiny Bond, nie wiem, czy mi się okazji go zobaczyć. Destiny Bond, jeżeli Pokémon użyje Destiny Bond i rozwalimy go na przykład w następnej turze, czyli w tej, jakbyśmy go rozwalili, to nasz Pokémon też padnie. Albo na przykład, jeżeli rozwalimy go w tej samej turze, kiedy użyła Destiny Bonda, to też padnie. Także pociąga czy jeżeli Pokémon używa Destiny Bonda, pociąga za sobą kolejnego, znaczy Pokémona, który go uśmierca, że tak powiem. Dobra, to musimy uśpić Haunterera i wystać z niego sen. To nam pozostaje tylko. Przynajmniej wyjdziemy na jakieś w miarę przyzwoite HP, tak myślę. Naszym Dream Eaterem, który będzie super efektywny, ze względu na to, że Haunter jest i Pokémonem trującym. A my dobrze to wiemy. No i mamy zielone HP 94. Okej, okay, trochę nam dowalił ten trener. No ale cóż, udało się w każdym razie go pokonać. No powiem więc kolejnego psychika Maxwella. A, widzę. Więc o co chodziło. No powiedzmy, nie wiem do końca o co ci gościu chodziło, no ale... Dobra, i teraz kiedy przejdziemy tutaj, dojdziemy do kolejnej wysokiej trawy, w której kryją się kolejne, moje nadzieje, nowe Pokémony, albo i nie. I dobra, musimy rozwalić Flocel, bo od Flocel nie uciekniemy niestety. I gdyż ponieważ jest szybsza na pewno od nas. Machamp jest naprawdę ślamozarnym poksem. Dobra, Dynamic Punch, no cóż innego ja mogę. Dobra, ten używa Razor Wing, jedno szczęście. To z mojej strony leci Dynamic Punch, który na pewno tą flow to zejmie. Zawsze mógł wpaść jeszcze w Quick Claw, ale niestety nie wpadł. Szkoda. Ale z tym flow to zejmie też mi nie może zrobić, bo czy nie ma żadnych ataków, które byłyby super efektywne na Machamp. Dobrze, dobra, 1300 punktów exp i lecimy dalej. Coś mi się zdaje, że chyba tędy dojdę do tych jagód, które tam gdzieś były. Dobra, Rozilie. W sumie od Rozilii też może być ciężko uciec, bo Machamp jest naprawdę ślamazarny Pokémon, tak jak już o tym wspomniałem niejednokrotnie, ale się udało. Okej.
Zresztą nie chcę się bić, bo wpadło mi zbędne V i w ogóle. Dobra, to już widzimy, że grunt pod Jadrogodami wysech i to całkiem porządnie. No, ale dobra, tu mamy dwie Citrus Berry. Jeżeli właśnie przejdziemy do jagód jeszcze niezebranych i zapiszemy sobie grę i później po prostu wrócimy za jakiś czas, to grunt zacznie pod nimi wysychać. Dopóki tych jagód nie odkryjemy, to po prostu jakby czas dla nich jeszcze nie płynie. Dobra, no i ostatnie tutaj mamy Weeper Berry. Czyli troszkę nowych jagód, znaczy nowych, no może nie takich nowych. Tak sobie za bardzo się na jagodach w tej grze nie skupiam, przynajmniej na razie. Później tak dokładniej może zajrzymy do ów jagód. Na razie tak, tu coś mi wykrywacz przedmiotów wynajduje. Gdzie to jest? Gdzieś chyba tam. Dobra, kolejny Pokémon. Może coś nowego w końcu, bo dawno nic nowego nie spotkałem. Chatot. Chatot to nie jest nic nowego. Dobra, i Gym Machamp, i Rock Climb niech będzie. Dobra, Quick Offset. Bardzo, bardzo dobrze. I Rock Climb. I ciach, dobra. Chatot to przetrwa, miejmy nadzieję, że nie. No minimalnie, no kurczę. Dobra, Chatot używa Roost. Serio? Dobra, byle w kolejnej turze Chatot Roosta nie użyła, a będzie dobrze. W sumie lepiej, żeby używał... No nie, no znowu. No tak, dwa rusy zapewnią już pełne zdrowie Chatot, no niestety, i będę musiał uderzyć po raz trzeci, o ile znów Roosta nie użyje. Dobra, znów zostało minimalnie HP. Quicklow wejdzie, nie wejdzie, ale już ona mnie Feather Dance. No w sumie jakby tak cały czas Chatot spawowała Roost, Feather Dance, Roost, Feather Dance, to naprawdę mogło być ciężko. Dobra, teraz już tym Rock Climbem, mimo tak osłabionego ataku, Chatot rozwalamy. Bardziej problematyczne już są chyba te dzikie poksy niż trenerzy w dzisiejszym odcinku. Dobra, gdzie może się kryć ten przedmiot, który tam gdzieś coś reagował? Na dole, na plaży. No okej, czyli musiałbym się tam gdzieś wrócić jakoś. Możliwe, że to jest jeden z tych przedmiotów, które... Bo czasami się przedmioty po prostu na plażach odnawiają. Dobra, teraz Gastrodon. No z prawa do Gastrodona udałoby mi się uciec, to może i uciekniemy. Też Gastrodon jest wolniejszy Pokémon ode mnie, nie zdąży mnie wyprzedzić, dogonić. Dobra, kolejny dziki Pokémon, no może coś nowego. Jest! Kolejny nowy Pokémon. No to jest nowy Pokémon, jakim jest Weepy Bell. Weepy Bell jest obok Glooma właśnie kolejnym nowym trawiastym Pokémonem, również z regionu Kanto, czyli początkowe numery w deksie. Wiemy, że Rock Climb go nie wykończy. Jest to też Pokémon trawiasto trujący. Dobra, mój Rock Climb. Stój! Dobrze, idealnie. Nie oszło miło go, używa teraz na mnie Gastro Acid. Gastro Acid po prostu sprawia, że ability przestaje działać. No, tak to po prostu działa. Okej, okay. Do walki teraz jeszcze Spiritomb spróbuję Weepy Bella uśpić. W sumie na tym poziomie, czy Weepy Bell może mi czym zaszkodzić? Poza pyłkami to już chyba niczym. Dobra, czyli tak, kolejny Gastro Acid. No niech ci będzie, to już lepiej jakbym miał atakować, czy narzucić jakiś stan. No to znowu my, hipnoza i kolejny Gastro Acid, ale już nie zadziała. Okej, to my, hipnoza i też nie zadziałała. No cóż, spróbujmy jeszcze dalej. Dobra, kolejny Gastro Acid. Kurczę, Weepy Bell się zabiesił, czy co? Dobra, w każdym razie kolejna hipnoza i znów... Nic. Dobra, w końcu Weepy Bell używa czegoś innego. Atakuje nas z ruchem Rosalith, który jest nam chyba znany. Mieliśmy okazję go zobaczyć. Atak fizyczny i w sumie Weepy Bell jest najlepszy właśnie w ataku fizycznym, on się tym charakteryzuje, za jego pokonanie dostajemy 2 EV do ataku, a za Glooma do spec ataku. Dobra, czyli Weepy Bella udało nam się uśpić, w sumie Weepy Bell, bo to jest samiczka, także rzućmy Ultrasa i więc się złapie za pierwszym latem. Dobra sprawę, już wyłapiemy prawie wszystkie nowe Pokémon, jakie występują na tej ścieżce. Zostaje nam jeszcze jeden ekskluzywny właśnie dla Emeralda w drugim slocie. I co ciekawe, jest tylko 50% szansa spotkania zarówno Weepy Bella, jak i Glooma. I w każdym razie jest to właśnie taki Pokémon latająca pułapka, tego typu roślina, trawiastatrujący.
ten Pokémon jest rośliną, jednak łapie ofiary, najpierw jakby osłabiając je toksycznym pyłem, pyłkiem. Bardzo ciekawy. Dobra, nie chcę oczywiście dawać Weeping Bell ksywki. Trafię do boksu numer 3. Dobra, więc tak, tu na tą sprawę można się przepłynąć kawałek i dopłynąć gdzieś. A, tam był ten przedmiot, właśnie, czyli wiadomo już, gdzie dopłyniemy. Także przepłyjmy się kawałeczek właśnie do tego tutaj przedmiotu, a nim jest co? Rare Candy. Cukiereczek. No, może i było warto. Okej, więc wróćmy się i tam jest jeszcze i w jedną stronę możemy popłynąć. Dobra, kolejny dziki Pokémon. Zapewne ten tak cruel, bo chyba tylko one tu występują. Nie, jeszcze występują tu Pelipery. Jakbym mógł o nich zapomnieć. Z denerwującym Protectem i Roostem oczywiście. No i ewentualnie jeszcze Stockpile'a mogą użyć. Dobra, w każdym razie z naszej strony leci Rockslide. Miejmy nadzieję, że to Pelipera załatwi. 2 FA do Defensa nie pogardzimy. Dobra, załatwiło Pelipera. Czyli wygrywamy meczyk i chyba dostajemy tyle expa, że starczy nam na kolejny poziom. 1101 starczyło. Level 60 dla Machampa. Atak plus 3. Specatak plus 3? No co mam specatak? Co ja tak rozwaliłem, że dostałem specatak plus 3? Tego to ja nie wiem. Dobra, teraz do walki może się Abipom, a po szybkim Pokémonom, więc ewentualnie będzie mi fajnie uciekać z walk. Dobra, więc tak, tu się da dokądś dopłynąć. Chyba niekoniecznie, nie opłaca mi się tutaj używać surfa na dobrą sprawę. Dobra, więc wrócimy się kawałek. Miejmy nadzieję, że może uda mi się jeszcze w tym odcinku spotkać tego właśnie nowego Pokémona, o którym tak wspominam, który jest ekskluzywny właśnie dla Emeralda w drugim stosie. Już nie wiem, który raz to powtarzam, tak teraz sobie myślę. Ale fajnie naprawdę byłoby go spotkać. Dobra, lecimy dalej. Tam gdzieś właśnie był ten przedmiot, który mógłbym zebrać. O, kolejny Weeping Bell. W sumie FOA-ami do specataku, znaczy do ataku nie pogardzę, dlatego też i Weeping Bella sobie rozwalę używając mojego Strength'a. W sumie mamy pełne pipi na iPomie, to znaczy, że jakiś czas się już iPomem nie biłem. Ambipomem w sumie. Także. Dobra, patrzmy Strength i wykończ go. Kurczę, minimalnie. A to już Ring Out. Ring Out jest, o ile dobrze pamiętam, tym mocniejszy, jest tak jak specjalny typu chyba normalnego, im więcej HP ma nasz Pokémon. O ile dobrze pamiętam, bo nie jestem pewien do końca. W każdym razie, dobra, dobijmy Weeping Bell Cutem. No cios krytycznie się jak na złość padł. To jest tak specjalny, niespecjalny? Kurczę, nie wiem dokładnie, pamiętam. Właśnie uszy objął, że jest tym silniejszy, im więcej mamy HP. Dobra, i gdzieś tu był ten przedmiot. Tak, Stardust, czyli kolejny pyłek. Znaczy nie wiem, czy on się tu przypadkiem nie odnowił. Właśnie co jakiś czas przedmioty się jakby odnawiają. Dobra, w każdym razie możemy sobie polecieć dalej. No i tak, kolejny Pokémon Roselka. Roselka bynajmniej nie interesuje. Także z tej walki sobie ucieknijmy. Ucieknijmy sobie. I tak, tego trenera już rozgromiłem, z tego co pamiętam. No i powoli już praktycznie dochodzimy do końca tej ścieżki. Znowu Roselka. Nie chcecie. Dobra, chodu. I tak. Szczerze, rozejrzymy się zaraz, czy tu nie ma przypadkiem jakichś ukrytych przedmiotów. Tak, o, i tu mamy dosyć ciekawą powierzchnię, jakby wypolerowaną niczym lustro. Bez skazy. Dosyć ciekawe. Czyżby Merley była nią zainteresowana właśnie? Tego to ja nie wiem. No i właśnie to jest na końcu tej ścieżki. I tyle szliśmy, żeby dotrzeć do praktycznie niczego, do osobliwego kamienia, który w sumie w Pokémon Diamond i Pearl nie ma żadnej funkcji. Dokładnie. W Pokémon Platinum do zdobycia był pewien przedmiot, jakim był list od profesora Oaka. I gdy właśnie tutaj z nim przyszliśmy, był tu właśnie profesor Oak. Również później pojawiał się Marley i pojawił się tutaj bardzo rzadki Pokémon, legendarny wręcz, który otworzył nam nową ścieżkę do tak zwanego miejsca, to chyba Flower Paradise się nazywało.
i tam można było go złapać. A cóż to za Pokémon? Tego dowiemy się już może wkrótce. Dobra, w każdym razie to wszystko, co chyba było załatwione na tej ścieżce, więc ewentualnie korzystając z tego, że jeszcze mamy chwilę, poszukamy może tego jeszcze Pokémona, którego tak bardzo chciałem tutaj złapać. Dobra, Chatot. Chatota na dobrą sprawę to sobie mógłbym rozwalić, ale też nie chcę tutaj ryzykować, że mi tam minimalnie tych HP zostało. O, w sumie nawet na Pokeradarze tutaj nowy Pokémon występuje. Tylko że Ambipom w ogóle się nie nadaje do walki z nim. Ale może i nawet na Pokeradarze będę miał większe szanse na znalezienie tego, czego właściwie szukam. Także można by spróbować. Dobra, krok w trawie, od razu dziki Poké. Dobra, i od razu Rozalka. Nechte. Dobra, ucieknijmy stąd. Może lepiej. Dobra, sobie na moment wyjdziemy z trawy. Wejdziemy w nią ponownie. I teraz użyjemy, zaraz nie pamiętam, czy go zarejestrowałem. Chodzi mi tutaj o Pokeradar. Nie, nie jest zarejestrowany, no to użyjemy Pokémon Radaru. Dobra, tutaj dalej coś się tak poruszyło, zobaczmy cóż to. O, jest! Jest Pokémon, którego szukałem! Oto jest Shuckle! Shuckle jest kolejny nowy Pokémon, jest to Pokémon kamienno-robaczy, albo robaczy kamienny. W każdym razie jest to Pokémon niezwykle wytrzymały w obronie i myślę, że mój kat go nie wykończy. O ile to oczywiście nie będzie coś krytyczne. Shuckle właśnie charakteryzuje się ogromnymi defensywami. Patrzcie, mój atak nawet nie był w stanie go wykończyć. Do tego Shuckle zna ruchy, które dodatkowo jeszcze wzmacniają jego defensywę, a która teraz używa na mnie Constrict. Constrict jest chyba też nowym atakiem. Po prostu atak o sile chyba 10 albo 15 typu normalnego, a ma to dużo pipi, ale może też obniżyć speeda. To jest po prostu owija się z tymi swoimi. Nie wiem, cóż to jest. Ni to pnącza, ni to odnurza. Dobra, właśnie Shuckle jest również charakterystycznym Pokémonem, jeżeli mam Emeralda w drugim slocie, wtedy tylko możemy go złapać w Diamond, Pearl i Platinum. Dobra, teraz użył Bites, zbiera energię, ale to na nic, bo ja mam zamiar go uśpić. W sumie też Shuckle nie ma co o sobie za dużo, bo on może trzymać przed jakimś Bird Juice, który nie jest do zdobycia w żaden inny sposób. Nie da się go zdobyć, okej, okay, więc spróbujmy Shuckle'a złapać. I będziemy mieli już prawie wszystkie Pokémon występujące na tej ścieżce. Jeszcze na Pokeradarze występują tutaj dwa, ale można je też złapać w innym miejscu. Dobra, i siedzi, mamy Shuckle. Samiczkę. Także zobaczmy, co Shuckle powie Pokédex. Shuckle z kolei Pokémonem z Johto jest taki Pokémon, no nie wiem, no. No chyba nie zapleśniały, w każdym razie wytrzymały, tak można by go określić, właśnie robak kamień. Zbiera jagody w swojej muszli, te jagody z czasem a jednak fermentują i stają się przepysznym sokiem, a raczej winem, skoro fermentują. Czyli Pokémon po prostu bimbrownik robiący alkohol w swojej muszli. Czego to nie wymyślą? Okej. Okay. Dobra, więc lećmy dalej i zobaczmy, cóż to za ciekawe Pokémony będzie nam dane spotkać kolejny Shuckle. Shuckle jest dość rzadki, fajnie było złapać nawet ich kilka, ale może nie będziemy aż tak się tutaj prawda, bawili. Także z naszej strony Brick Break! Shuckle teraz używa Bide. Możliwe, że nawet mojego Brick Breaka przetrwa, chociaż no, poziom 23, no może nie, no to będzie normalnie działało. Ale Strength by raczej przetrwał. Patrzcie, żyje! No i właśnie, tak jak wspomniałem, on ma ten sok Berry Juice, który trochę go poleczy. Ale tylko trochę. Na szczęście. Nie, on Berry miał, choć myślę, że miał Berry Juice. Zresztą jeszcze nie masz tak wielu HP, o ile dobrze mi wiadomo, ale defensy ma naprawdę ogromne. Zarówno defense, jak i spec defense. Fajnie go można zrobić. Okej, okay, rozdaliśmy Shuckle. I 2 punktów. Exp. Dobra, kolejny nowy Pokémon, mimo że to nie będzie kolejny Shuckle. I znowu Shuckle. No tak, wpadliśmy w taki tak zwany chain, czyli taki łańcuszek. Bo jeżeli na przykład zapijemy jakiegoś Pokémona i go później będziemy spotykali w pobliżu, to prawdopodobnie działa tak, że będzie nam się pojawiał ten sam. Albo do kolejnego wyszukiwania, albo dopóki nie przejdziemy gdzieś dalej w trawę. Dobra, znów rozdaliśmy Shuckle. Sam za tym razem 262 punktów exp, czyli naprawdę skromnie. Dobra, i efekt pokemonowego radaru się skończył, ale przydał się. Znalazłem dzięki niemu nowego, kolejnego Pokemona. No i w sumie w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Diamond powiedzmy, że to już będzie wszystko. W sumie na dobrą sprawę, teraz jeszcze odblokowuje nam się kolejna nowa ścieżka,
która kryć się będzie chyba gdzieś... tu... Nie. Tu właśnie, jest to Spring Path. Tej ścieżki tu wcześniej nie było, ona jest dopiero dostępna po przejściu ligi. Z cudownym trafem drzewka się tutaj na tej ścieżce 213 rozstępują i umożliwiają nam przejście. No i dlatego teraz przejdziemy się do Wildstone i w następnym odcinku udamy się na tamtą ścieżkę, która doprowadzi nas do bardzo ciekawego miejsca, gdzie by mógł złapać bardzo ciekawego Pokemona. Tylko żeby nie zapomniał zrobić przed jego próbą złapania zakupów. Ale to wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Diamond. Ja z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!